W dzisiejszym odcinku pokażemy gdzie jest Bitcoin i czy będzie atak na 50 tysięcy. To właściwie najważniejsze, bo wtedy będzie alt albo alt pump. Mamy też tutaj parę wiadomości. Powiem też co myślę na przykład o Lisk i jaka byłaby na przykład strategiczna nadzieja dla Lisk. Widzę, że jest tutaj jeszcze wartość, a także przejdziemy przez pole różnych newsów, 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 newsów. I zakończymy właśnie ten odcinek, więc zapraszam nam na szybciejszy odcinek. Cześć, nazywam się Maciek, to jest SriVen Crypto. Zaczynamy. Wszystko, co powiedziałem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna. Po nią zgłosi się oczywiście do e, certyfikowanego doradcy inwestycyjnego. Więc e, ruszamy tutaj. Nic to nie reklamuję, to jest tylko informacja, to co pokazuję. I nie powinniście mi traktować poważnie, gdyż mam, tak jak tutaj, kolor tej ramki, żółte papiery. Zobaczmy. Bitcoin, 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 e, Więc... Z prostej analizy można tutaj pokazać, że mamy cały czas uptrend na dniówce. Zobaczcie, i tutaj mamy tą konsolidację. Jak widzimy, ta konsolidacja w tym, w tym momencie e, już pokazywała nieraz, że była po prostu boomem. Zobaczcie, tutaj bardzo podobna, ciach do góry. Tutaj bardzo podobna, ciach do góry. Tutaj w ogóle ta konsolidacja, boom do góry. Same te konsolidacje, które powinny się wyłamywać do dołu, szły cały czas do góry. Jednak na dniówce Bitcoin troszeczkę już tutaj nam opadł i tutaj zawsze startowaliśmy z dużej energii, tak, z bardzo dużej, jednak tutaj w tym miejscu ta energia była troszeczkę niska, taka jak w tym, więc jest całkiem, całkiem dobrze, chociaż wolumen spada, RSI i inne rzeczy już pokazują dywergencję, zobaczcie, cały czas, więc no, chciwość jest pewnie bardzo przepełniona i tym samym trzeba tutaj zejść już do undergroundu i zobaczyć jak tutaj też to wygląda. Więc tutaj już bardziej widać taki nawet kanał. Ja go w sumie nie zaznaczałem, ale odtąd zobaczcie, można pościągnąć takie sobie linie. E, tutaj i tutaj podobnie. Taki trójkąt się wtedy duży robi. E, no i tutaj mamy tą konsolidację. Może to być taki head, i tutaj taki shoulder, cokolwiek. Jednak ta konsolidacja tutaj e, często wyłamywała się właśnie do góry. że nawet w 2019 roku. Yy, była bardzo, bardzo podobna. Właściwie tutaj nawet, o, była taka podobny układ. Był, zobaczcie. Jak tu przyparcie się tutaj i tutaj się przypatrzcie Patrzcie, też mamy taką górkę, tylko innego typu. Też jest taki up, up, up. O, zobaczcie, up, up, up. I tutaj mieliśmy taką konsolidację. Zobaczcie, w tym miejscu, o, to jest ta konsolidacja. Też można było to połączyć e, mniej więcej takim, zobaczcie, o, takim kanałem I tutaj tako. Także takie wyłamanie, więc dlatego jest to takie bullish z ostatniego punktu widzenia. I niedługo przekonamy się. Niedługo to już prawdopodobnie w przeciągu kolejnych yy, pf, nie wiem, 16 godzin bym powiedział, że tutaj coś się kroi albo będziemy lecieć ładnie pompą do góry, albo po prostu spadniemy. No, można tutaj też po prostu postawić, yy, postawić yy, linię pewnie mam tą linię nawet postawioną, tak, zgadza się, to jest część naszego price boxa i mamy w tej chwili bullish trójkąt, więc zobaczymy, jak to się będzie tutaj robiło. Dominacja Bitcoina, jeszcze przejdziemy, dominacja Bitcoina, mamy dominacja Bitcoina. To jest bardzo kluczowy też ruch, patrzcie, mamy tutaj taką konsolidację, w takim range'u, i tutaj z tego, jak zobaczymy na mniejszość czasu, będzie head and shoulders. Ten punkt jest bardzo krytyczny, jak sobie tutaj popatrzymy, gdyż tutaj za każdym razem był opór, opór, e, opór, wreszcie. Support, 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 support i jest support. Więc jak sobie zobaczymy tutaj na piątce i wyłączymy wolumen, e, no to cały czas jakby jesteśmy tutaj na tym, bo to jest strefa, ok? To jest tak, jakbyśmy mieli tutaj, zobaczcie taką, taką strefę, ok? I, I to jest tak właśnie, jak, e, jakbyśmy tutaj takie coś robili. E, I tym samym e, mamy tutaj head and shoulders. Nie weszliśmy w ten, w ten pełen target. Odbiliśmy się, tu był bearish retest 1, bearish retest 2 ponownie. I dopóki nie wyjdziemy powyżej tego. Tego tutaj fragmentu, tych 60, wtedy e, no, będzie taki uptrend na dominacji, wtedy wszystkie coiny będą spadały, i wtedy ten, tutaj ta dominacja, ta konsolidacja na bitcoinie, wtedy wyglądałaby jakby przełamywała się do góry. Więc wtedy trzeba będzie uważać na różne alty. Zobaczcie, jak to rośnie tutaj energia, więc a, to jest bardzo kluczowe. Oczywiście nie wiadomo, gdzie to będzie, gdzie wszystko to pójdzie, ale e, patrząc na dominację altów, zobaczcie, jest tutaj bardzo taki układ. Spójrzcie, tutaj mamy to na, na godzinówce dobrze widać. Na godzinówce mamy tutaj taki układ, od którego teraz wiele zależy. Jakbyśmy się włamali do góry, to spójrzcie sobie na dniówkę, tutaj to włączę, W ogóle mamy tutaj, zobaczcie, head and shoulders taki ogromny. Widzicie, head and shoulders jest ogromny tutaj, i wyłamanie tego targetu do góry e, świadczyłoby o tym, że doszlibyśmy gdzieś do około 60%. E, doszlibyśmy gdzieś do około 60%. E, procent. Chodzi o to, że wtedy byśmy weszli tutaj pod te 40 i to stworzyłoby kolejny taką formację dużą, taki double bottom. Widzicie? Double bottom. I wtedy target liczymy odtąd. Tutaj ten breakout pomógłby nam, żebyśmy się dostali tutaj, a potem target byśmy liczyli od tego. Czyli zobaczcie, tu, 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 tu. i wtedy mamy neckline i włamanie do góry. 58%. Jeżeli taki scenariusz by wypalił, mielibyśmy identyczną sytuację jak w roku 2017. Gdzie, gdzie w ogóle to było? Eee, tutaj, tak, 2000. zaraz. Momencik. A nie, to są alty w domu, naciski. Jakbyśmy taką mieli, tak jakby, było to, eee, tak jakby było to w 2017, o tutaj na Bitcoinie, widzicie? gdzie dominacja Bitcoina spadła na 34%. Pamiętajcie, że jeżeli, jeżeli mamy dominację, takie koło, ok, i z tego na przykład Bitcoin ma, powiedzmy, nie wiem, e, 65%, no to wtedy pozostałe alty mają 35%. Jednak jeżeli e, alty poszłyby do góry, czyli bitcoin dominacja zaczęłaby spadać, z tego wykresu przy widzieliśmy, no to wtedy Bitcoin miałby tam te 30%, a alty miałyby prawie tam, nie wiem, 60-70%, tak? I tutaj byśmy doszli. I wtedy byłby to podobny strzał. Wszystko by rosło, byłoby pięknie. Więc te układy tutaj, które pokazałem na tej dominacji e, Bitcoina, w tym miejscu jest po prostu... Albo breakout do góry w tej chwili i małe spadki na altach a i tutaj by byłby wtedy taki bearish retest. Zobaczcie, tu mamy taki poziom, ok, taką strefę i wtedy do dołu. Wtedy mielibyśmy tutaj kolejną strefę, którą po przebiciu już wtedy byśmy zmierzali z bitcoinem na dół. Tym samym dominacja altów leciałaby do góry. To jest taki bardzo dosyć ciekawe. Przejdźmy jeszcze teraz tutaj do gold and silver. Cały czas mamy tryb, tryb, tryb tutaj spadkowy, trend spadkowy na gold silver, czyli srebro w całkiem dobrym tutaj konsolidacji, nic się nie rusza. Na razie oczekuję, oczekuję. nadal w tej dużej, dużej rundowej konsolidacji. Widzicie, rundowej konsolidacji, podobnie jest też ze złotem. Zobaczcie, złoto sięga i właśnie to co mówiłem, że potrzebujemy tutaj takiego bottomingu, żeby ładnie te linie tutaj przytwierdzić. I teraz tutaj widać jest poziom. Jeżeli nie spadniemy teraz poniżej, e, nie spadniemy poniżej 1764, no to będzie to bottoming, po którym powinniśmy zobaczyć breakout tego fragmentu i wyłamanie pierwsze do góry. Jak już takie coś będzie, jest to super bullish. To znaczy, że ta sprężyna tutaj wystrzeli, no liczysz do góry, bo jest uptrend. Także całkiem wiecie, nieźle to wygląda. Platyna, jak dzisiaj rano mówiłem, w platynie to już trzeba było być, no i ona już traci energię. Teraz będzie taki pullback, może zdrowy, może niezdrowy. E, zobaczymy do jakiej wartości e, by się tutaj on ten pullback zrobił. To mniej więcej byłoby to coś około 1180, coś takiego 1180. Także zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy i mamy też pallad pallad idzie tutaj proszę bardzo w ładnej konsolidacji pięknie jest i wyłamuje się do góry zobaczcie mam herring shoulder, typowy taki fragment który już widzieliśmy wiele, 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 wiele razy, wyłamanie spośród tego trendu, no i teraz zobaczymy czy pallad wybije się powyżej 2420, jak tak będzie ten będzie wtedy rzut do góry, SP500, już jesteśmy w naszym targecie, zaraz zobaczę, jest dużo energii, jest w tej chwili konsolidacja, no i blisko naszego włamania jesteśmy, w tej chwili mało powiedzieć można, na czwórce jest dość dużo energii, więc każdy pullback jak dotąd był traktowany jako wybicie do góry, więc uważajmy, mamy w tej chwili konsolidację, to widać tutaj, można to postawić o tak Mikro to jest na godzinówce, więc to takie, takie wyjście już naprawdę hardcore. No ale za każdym razem było to do góry, więc już tutaj dochodzimy do celu, jakim jest 4000 prawie. 4000 na SP500. Proszę bardzo, tutaj ten cel. I już go prawie tutaj osiągnęliśmy. Także ładnie, ładnie wszystko idzie. Ekonomia stoi, czemu nie. Natomiast my zapieprzamy do góry, Dow Jones podobnie. Dow Jones podobnie, cały czas. Do góry, do góry, każdy pullback i do góry, i do góry. Nie wiem, jak długo to będzie. Spadek będzie bardzo bolesny. No jeszcze wig zobaczmy. A jeszcze DAX pierwszy. DAX, no cały czas DAX walczy na tym problemie. Na tym, na, na tym poziomie. Eee, mówię, dopiero tak mówię, jak będzie uptrend taki większy, jakaś nie wiem, szpula, coś, nie wiem, coś, coś wystrzeli do góry. Wtedy dopiero coś można zrobić. jest już tutaj. Ja tutaj, o! Schowam. Jest już tutaj uptrend na godzinówce. I, znaczy na I zobaczcie, też mamy head i shoulders, więc wyłamanie tego neckline, ja ten neckline był, bym w sumie dał troszeczkę wyżej. O, wyłamanie tego neckline świadczyłoby o tym, że właśnie ta konsolidacja tutaj by właśnie ładnie, wyłamanie do góry i gdzieś na 1000. Na 14800, coś takiego wtedy pewnie by było niezłe. No i mamy naszego wig 20 Pewnie jest tutaj wszystko. No, byśmy wiedzieli o tym roundingu, co mówiliśmy to już wiele, wiele razy, że zbliża się do tego. Tu był już bottom, tak jak powiedziałem, i bum do góry. Więc teraz mamy tutaj pierwszy taki fake out. Widać ten poziom tutaj, ten czerwony jest bardzo silny, ale zobaczcie, ruch silny, energia silna. Myślę, że będziemy przebijać się przez to do końca tygodnia. I wtedy zrobimy znowu powrót na 200. Vic, eee, mix, vix. Eee, VIX, VIX, VIX. Mm, cały czas w normie zobaczymy, jak dojdziemy do tego naszego fragmentu breakowego. Co tutaj właśnie były te piki. Mniej więcej widzieliśmy że na piątym piku jest wtedy ten duży OP. No i wtedy to świadczyłoby o tym, że SP200 spadłoby. Zbliżamy się do marca przypominam eee, Dolar. Dolar w tej chwili jest head and shoulders, no i dopóki nie zostanie wyłamany ten dolar powyżej właśnie tutaj granicy tego Head and shoulders, no to nadal jest bearish. Dolar będzie tracił, wszystko będzie szło do góry. Jeszcze tutaj Ethereum, zobaczymy sobie. Ethereum. Ethereum, em, zobaczcie, Ethereum. Ethereum e, w takim oglądnym roundzie, tak jakby to był kop i tutaj budowany tego handel, tak? Tylko handel jest taki typowy bearish. Wcale bym się nie zdziwił, jakbyśmy mogli tutaj testować 1300 jeszcze raz. To by był szok dla wszystkich, tak jak termiczny szok. Jakbyśmy wyszli, nie wiem, e, z kupkiem pełnym kawy gdzieś na ten, na, na lód, albo morsowali. I. To, co chcę Wam pokazać, to taka tutaj formacja, która się tworzy prawie na każdym coinie, a mianowicie kompleks Complex Shoulders z takim v prekowy. Zobaczcie, tutaj mamy tu, 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 tu i teraz zakręcam. tak? Zapamiętajcie to, więc ta formacja, ten breakout tej formacji równałby się według mnie początkiem rajdu na 2000. Ok, na 2000 tu mamy 2400, ale początkiem rajdu na 2000. Po 2000 na pewno by włączyło się FOMO i no i wtedy Ethereum leciałoby ładnie, ładnie, ładnie w górę. Z innych coinów 1 inch, on jeszcze nie poszedł, cały czas w tym range jest tutaj. Ja cały czas trzymam 1 inch. Mam go tutaj sam i zobaczcie, cały czas tutaj w tym range jest. Zobaczcie, ładnie do góry. W tej chwili jest pytanie, czy to jest strefa, czy to jest zobaczcie. Tu mieliśmy konsolidację, tutaj była faza mark up, tak, czyli do góry cena rosła. I teraz pytanie, czy to jest, czy to jest e, dystrybucja, czy to jest konsolidacja przed kolejnym op. Jeżeli będzie spadek, to będzie mark down. Wtedy byśmy spadli na przykład na, ten, na poziom wyższy. Tu by była faza konsolidacji, i wtedy poszliśmy byśmy wyżej. Oczywiście możemy się wyłamać z tego wyżej, gdyż One inch jako z tych dexów jeszcze nie poszedł. On jako jedyny jeszcze nie poszedł. Ci nie chcę dużo koinów dawać, bo nie ma za bardzo e, tych coinów. Wszystkie teraz muszą mieć taką regenerację i zobaczcie, cały czas na godzinówce jest ten sam pattern wszędzie. wszędzie. Mniejszy lub większy. Proszę bardzo, mamy, mamy to samo. Wyłamanie na matiku e, już tam poligon, tak to się nazywa, tak. Podobnie jak na Ethereum, tak? Weźmy sobie, nie wiem, KP, zobaczcie, bardzo podobny układ, tak samo, wyłamanie wyłamanie tutaj e, na, tym, na tym momencie w tym miejscu już, już niepotrzebne niepotrzebne, też włamanie tutaj wyszliśmy z tego tutaj kanału za każdym razem i teraz ponowne taka kreska i też wyłamanie do góry ehm, KP KP e, 3R Keeper może iść tutaj po tym włamaniu dalej. Target to dziś 800 dolarów na przykład kawa też zobaczcie, każda moneta się restartuje, podobny układ Gierte, podobny układ, Hard, podobny układ, ICX podobny układ. Um, co tu jeszcze mam? DIA? No DIA trochę inaczej, bo DIA teraz ma partner. Ona jeszcze też nie poszła dużo, ale Dia. Dia już tutaj na dniówce się rozpostarła, ale nie ma, nie ma tego zmęczenia, nie ma tego zmęczenia materiału, nadal, nadal mamy tutaj całkiem sporo, taki Head and Shoulders, Dia troszeczkę inaczej, to jest inny układ, tak, nie wiem co tu weźmie, Near, na przykład bardzo podobny układ, ten sam, zobaczcie, ten sam układ, też można pociągnąć kreskę jest kompleks Head and Shoulders, nie wiem co tu jeszcze, SXP, ten sam układ, zobaczcie, nawet jak przewijam to nie ma, STX, E, trochę inny na kąt, ale ten sam układ, tak? Czyli według mnie zbliżamy się do jakiegoś breakoutu w parach, dolarowych, w parach dolarowych coś tutaj się zbiera. Pamiętajcie, że jak Bitcoin będzie szedł, być może Alty też będą razem z nim e, szły. Okay? Wiczeń, bardzo podobnie. E, Juni, e, bardzo podobnie. E, OmiseGo bardzo podobnie. Ocean, bardzo podobnie. ONT, bardzo podobnie. REN, inny układ, ale zobaczcie jak bardzo podobny, tak? Dolar 8, RSR bardzo podobnie. Także te monety, które jeszcze nie wyszły teraz z tego układu, mają szansę, właśnie, wyjść tutaj do góry, ale dopiero jak zaczną do góry, gdyż mogą normalnie odbić się i cały ten ruch będzie spadkowy. Tego, tego nie wiemy. Year in Finance Money, proszę bardzo, piękny układ. Piękna energia na godzinówce, ładne Recovery na czwórce, i to jest właśnie to. Zimny, jak bot. ZRX, proszę bardzo, piękny układ. Zylika. Piękny układ. Zen. Układ trochę inny, ale Zen też nabiera coś. Zen to w ogóle leci cały czas do góry. Co tutaj jeszcze? IoT. To samo. Mainframe. Mainframe. Mainframe już się włamał. Mainframe już ma inny układ. Zobaczcie. Poszedł do góry, ale energia cały czas rośnie. Zapowiada się w mainframe na silny, bardzo silny ruch. Bardzo silny ruch się zapowiada. Można w sumie nawet jeszcze w niego. No jeszcze można w niego wejść, śmiał. wejście byłoby. O, w tej chwili tutaj jest spadek, tu mniej więcej właśnie na tym poziomie. O, jeśli mniej więcej na tym poziomie można tutaj retest spróbować kupić, prawdopodobnie będzie za jakieś pół godziny retestował, może ten odcinek się załaduje, zobaczymy. Dasz. Dash zbiera się bardzo ładnie na wyjście. I tak, Dash było za 30, no, 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 to było coś. Dash zbiera się, już troszeczkę wyczerpany, ale Dash będzie wchodził prawdopodobnie w zabezpieczenia, w generowanie swojego stable stablecoina, więc Dash będzie na przykład mógł być zabezpieczeniem. To będzie do generowania coś takiego jak na przykład Maker i ma Dai, Także Dash będzie mógł też coś takiego robić, to co dzisiaj coś słyszałem, że to może być dużo dla Dash. Dash może wtedy znowu lecieć do góry na Tausena. Zobaczymy, jak będzie takie zastosowanie. To już będzie Dash miał swoje jakby. DeFi, jakby potem będzie interoperable, to już w ogóle Tezos, bardzo podobnie, zobaczcie, też wszystkie mają te energie. XRP, też bardzo podobnie, Stellar, też bardzo podobnie, XEM, też bardzo podobnie, Wing, no wszystkie są bardzo prawdopodobne. Bardzo, 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 bardzo. bardzo. Jeszcze tylko na Bitcoinie zobaczymy parę, idziemy do newsów. Band, eee, zobaczcie, na Bitcoinie też są bardzo podobne te pary. BNT, podobnie, taki BNT. Bankor prawdopodobnie będzie, będzie dosyć sporo kosztował. Zobaczcie, jakie jest trajektoria lotu. Bankor może 2x zrobić, 3x nawet. Engine do BTC, eee, COP i handel. Tutaj uchwycenie tego, tego, tego roundu, tutaj na piątce. Też, zobaczcie, 1K, to jest ten round. Boom, także no, spodziewajmy się tu wystrzałów, ale. Na dolarówce jakoś lepiej to wygląda. Na parach bitcoinowych nie bardzo. Wszystko zależy od tej dominacji bitcoina. Czy ona z tego punktu, co mieliśmy, cofnie się z tego neku do góry, czy jednak będzie berszy i się spadniemy do dołu. To jest pytanie za wiele, wiele, wiele gringos. Gringos. No i RLC spada do formacji, pamiętam, wtedy też mieliśmy takie ruch na RLC i potem było szybkie wybicie, szybkie wybicie. Także ja w RLC może zacznę tak leciutko tutaj. Jak tyci, tyci, tyci wchodzić. zobaczcie jak będzie taki round, bo ono szybko lubi odbijać. E, newsy. Zobaczcie, SEC oficjalnie, e, nie wiem, ile to jest prawda, Crypto Whale, for new crypto regulations po tes, Tesli, e, Melon i Mastercard też wchodzą w krypto. I zaraz Wam powiem też więcej na temat tego właśnie krypto e, e, właśnie wiadomości. I LISK. Zobaczcie, zobaczmy sobie jeszcze jak LISK stoi. LISK, czyli bardzo polska waluta. Bardzo promowana w Polsce. Także Lisk wyszedł z tego, tutaj, z tej formacji. Już mamy drugi poziom. Zobaczmy, jak on wygląda. No i teraz już ładnie poszedł w górę. Czyli Lisk ostatnio poleciał na 80, stąd prawie 200%. No, od podstawy to 200% do góry, tak? To jest Lisk do dolara. I teraz tak, nie mam tutaj dużej historii. Tam Lisk był ze 30 dolarów, tak. Uważam, że Lisk ma dość dużo, e, dość dużo tutaj do powiedzenia. Jednak nie wiem, jakie jest z newsami liskowymi, ale nie wiem, czemu drużyna nie wchodzi w ogóle w DeFi, Interoperable i inne rzeczy. Mogliby dostosować swój produkt do obecnych warunków, e, zmienić zmienić się na wartości. I wtedy, jakby Lisk dołożył tylko hasła DeFi, Interoperable i e, NFTs, nie wiem, nie musieliby wszystkiego prześrobić, tylko mogliby na przykład wchodzić w partnerstwa. Takie, na pewno z produktem, ale zobaczcie Neon. Neon zmieniało się cały czas, tak? Phantom też zmieniał się cały czas, tak? Zobaczcie Enlord Na początku tak tutaj była, potem zmiana. W ogóle w płatności, wszystko, banki, wszystko. To jest gorący. To jest, trzeba iść za rynkiem, trzeba iść za rynkiem, wtedy się rozwija do końca. Więc widzę, że jest jeszcze nadzieja na Linka. Nie, link mógłby, znaczy na Liska, mógłby śmiało powrócić na 30, 50 lub 60 dolarów, tylko musiałby zmienić kategorię. Nie wiem, może drużyna już nad tym dawno pracuje. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, nie, niestety nie mam nic wspólnego tutaj z, z tą drużyną. Paid, zobaczcie, paid, wyłamanie, tak jak było, retest i teraz idziemy. Paid, pierwszy będzie paidowy launchpad, już wypełniłem swoją whitelist formę. Zobaczymy, czy załapie się na, na ten właśnie przydział dla mnie i, no i wtedy będzie coś można wtedy myśleć dalej o rozwoju tego wszystkiego, więc paid. 4,30, czasami 2,5 tysiąca paidów, żeby wziąć udział właśnie w tym losowaniu. Tak, także całkiem nieźle nasze jeszcze tutaj monety, czyli AUM, umbrella też jest ładne, newsy są. Umbrella, uwaga, to jest moneta, która jeszcze nie poszła, ma ogromną ilość tutaj energii, cały czas ona, ona pikuje, zobaczmy na 12, gdzie jest energia, pięknie, pięknie. Eee, nie wiem, myślę, żeby jeszcze dokupić trochę umbrella. Mam umbrelę tutaj dla sprostowania, ale jeszcze myślę ją złapać, bo jest bardzo dobra cena. Wydaje mi się, że jak wyjdziemy z tego tutaj rangeu, to kolejny range będzie 3,54, coś takiego. to taki, taki poziom tutaj widzę. Eee, umbrella, czyli taki community oracle. Eee, dużo, dużo różnych partnershipów, bardzo taki szylowany projekt. No, warto tutaj. Przynajmniej to zobaczyć, bo jeszcze z tych Oracles naprawdę ona nie poszła. To jest nowy projekt, bardzo też mały supply w porównaniu z innymi, więc no nieźle. To jest taki powiedzmy atak jak API3, na przykład, który też teraz już nie wiem, 5-6 dolarów kosztował. Jak myśmy go kupowali, też było w tej cenie. Tak więc liczę, że Umbrella może szybko dojść do piątki też tak samo. Całkiem nieźle, całkiem nieźle. Całkiem, całkiem, całkiem nieźle. No i co tutaj mamy jeszcze? Mamy Extreme Extreme Greed, Extreme Greed, uwaga, Bitcoin. Ostatnio jak byliśmy na extreme, extreme Greed, to trochę sporo nam zajęło, żebyśmy spadli, tak? Żeby był ten spadek, więc uważajcie pod Extreme greed jak Bitcoin zacznie wyruszać na 50, to będzie wtedy Extreme greed wszystko będzie przegrzane, tak jakbyśmy kawa z taki ninja hali e, bez w ogóle. E, bez systemu chłodzenia. Tu też jest Extreme Grid, no i lecimy. Tak wygląda krypto -sezon. Tak wygląda wszystko. Jedziemy, jedziemy ze wszystkim. BUM! bo to jest week, oczywiście, tak, to jest week. Gdybyśmy wzięli day, no to już tak nie za ciekawie to wygląda, ale w tygodniu e, cały czas ładnie, cały czas ładnie. Ja wolę bardziej tygodniowe, bo wtedy widzę jakie symptomy. Jak na tygodniówce byśmy mieli czerwono, no to wtedy już nie wychodziłoby to za dobrze. Alt Season, zobaczcie, przebijamy się przez ten pakiet nasz, proszę bardzo. Jesteśmy równiutko na tej górce, patrzcie, ta górka tutaj, o, ta. ta momento, mo, 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 momento, ta górka tutaj, no to odpowiednik ładnie wychodzi, bardzo ładnie to wygląda, zobaczcie, tutaj, tutaj, tu do góry, pierwszy, pierwszy, drugi, drugi, pięknie, całkiem pięknie wychodzi, także zobaczcie, jeszcze mam tutaj teraz, by ten feeling grid by odpowiadał temu, co się dzieje, byśmy mieli boom do dołu, wszystko trzeba było sprzedać, Okej, okay. o to już pytanie, czy hodl czy coś, zależy kto gdzie kupił, pamiętajcie hodl nie hodl, ale jeżeli cena zbliża się do stopienia rdzenia w Czarnobylu, trzeba też e, tutaj e, pomyśleć nad, nad jakimś wyjściem, tak, lub zabezpieczyć się przed, no, zobaczcie, nawet jak macie coś na hodl istnieje takie prawdopodobieństwo, że na przykład coś by spadało, no to pff, słuchajcie, to jest dobra okazja, ja parę razy też tak e, robiłem, teraz na przykład planuję tak zrobić. Jeszcze może z bandem i one Inch'em, eee, Natomiast to, co będę trzymał bardziej, to będzie Koti. Koti eee, wydaje mi się, że będzie naprawdę niezłe. Chociaż Kos też ładnie wygląda. Taki YouTube eee, na Czekaj, ja Czy ja tam nie będę dawał swoich wideo właśnie na Kosie. Bardzo mi się ta platforma tak ładnie wygląda, ładnie wygląda. Eee, Bezos, Amazon potajemnie tworzy swoją wirtualną walutę. Nie wiem, czy pamiętacie, taki odcinek kiedyś mówiłem, że będzie walka rządów z korporacjami. Każda z korporacji, zaczynając od Facebooka, zaczęła wchodzić tutaj w pieniądze. Wszystko było w porządku, gdy rząd trzymał kasę, ok, i oni, ale korporacje zaczynają trzymać. Zobaczcie, korporacje mają trzy rzeczy: biznesy, mają social media i teraz chcą na pieniądze. Ten, kto trzyma te trzy rzeczy, rządzi praktycznie, tak? Rządzi praktycznie. Social media to propaganda, pieniądze to własność, biznesy masz wszystkie ziemie i wszystko inne. To zawsze stara się mieć rząd. Więc mieli biznesy, zaczęli tutaj wchodzić w social media, ale rząd zaczął tutaj banować, zaczął już przygotować ustawy, że będzie można zablokować wszystkie social media, że tutaj także jest walka. Tego rząd nie może dopuścić. Tutaj będzie po prostu walka bankowców, wszystkich korporacji. Nie wiem, jak to się skończy, wszystko. Na razie oni są po naszej stronie, bo wszyscy dążą do bitcoina i my też tutaj. Więc my ewentualnie kupimy sobie czas, ale co dalej będzie? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Taki projekt tutaj właśnie się nawinął poprzez Krypton Team. E, Nadam go na e, telegramie. No i ten projekt tutaj. E, ja mniej więcej gdzieś kupowałem za 150, gdzieś tutaj, 150. Ok. E, posiadam cząstkę tego, bo to jest projekt, który może pójść powiedzmy, nie wiem, 20x, zobaczcie. Jego market cap jest, jego market cap jest pół miliona, tak, pół miliona, czyli 3000 monet. 300 pół miliona. Więc średniej wielkości projekt ma 5 milionów. To już zobaczcie jest 10x, tak z tego. Więc e, ja tam kupiłem dosłownie parę monet, tak jak parę monet. Jakby to poszło 10x, no to zobaczcie, to było 1800 za monetę, byłoby pięknie. Byłoby pięknie. Tutaj ten, te, dzisiaj teraz właśnie ten team ma swój rebranding, miał swój staking tutaj. Masz też farming, czyli to jest taki yield finance i znowu to samo, i znowu to samo. Wydaje mi się, że nie jest wszystko podane w tym projekcie do końca. Ale jeżeli będą wchodzić np. w interoperable, to nagle ta cena będzie mogła po prostu iść tak jak w year finance die, tak tak, 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 i do góry, i na tysiące. Tak jak teraz. Więc trzymam sobie te parę monet, nic sami on nie zrobi. I tak jak podałem na telegramie w takie ultra. To zobaczcie, to jest miejsce 1500 bodajże, 1500 to nie wolno, nie wolno w ogóle to jest ultra rys. Ktoś powie, o kurde, jakbym postawił na to 20 tysięcy tysięcy to by stworzył pompę, tak mój by z nią został tutaj. Dlatego te mikro Xy takie, no nie wolno aż tyle tutaj w ogóle wsadzać, bo no to jest hitter hit hiter miss. Teraz już proszę 100%, ale to 100% od tego tej pula. Tutaj już ktoś. Podkupowo tutaj, i tu jakieś wydarzenie, coś się stało. Zobaczcie, tu wolumen zaczął się zwię zwiększać bardzo. Tutaj już podkupowanie, podkupowanie, więc pamiętacie? Yen Finance Tether było podobnie. Cena poszła, tutaj było podkupowanie, podkupowanie, podkupowanie. Ten wykres potem się zmienił, oczywiście, i potem poleciał do góry. Poleciał do góry i myśmy tam przy 100, nie wiem, 80 czy nie, przy 120, 30 jakoś tak to było. Czyli mniej więcej za 3 dni, gdzieś tutaj by była ta cena. I ta cena, która jest teraz, byłaby bardzo atrakcyjna, także Yearn Finance, e, e, Yearn Finance DeFi Money, tak, czy jak to, jak to tam się zwie, e, jest, e, jak jest pełna nazwa tego, e, Yearn Farming Staking e, EFD, to jest Community Progress Report Your Finance Decentralized. To jest ta nazwa, którą zmienili Your Finance Decentralized. No i właśnie tutaj też można staking uprawiać. Tutaj oni mówili, że bardzo dużo to zajęło, ale pewnie jeszcze jest czynnym, mi się wydaje. Rebranding, właśnie mieli w tej chwili, teraz będą właśnie mieli ten nagrody, też były wallet i tutaj są właśnie różne plany na Q1, właśnie governance, swap. Swapy będą bardzo ważne w DeFi, bo będzie można wymieniać różne szybkie asety na inne rzeczy i wtedy jak będą połączone z Layer 2, to jak znalazł, wszystko będzie za pół darmo. Exchange, uważajcie, Ventures, ok, Insurance, ok, and Self Banking. Pamiętajcie, to może być naprawdę kurde niezłe, to może być naprawdę niezłe, to może naprawdę niezłe. Co ciekawe, te linki nie działają, ponieważ robią rebranding, więc dlatego jest to tak super ryzykowne, że nie wiadomo, czy ten team już tutaj coś ucieka, czy nie ucieka, ale z tych wiadomości, które widać tam e, na innych mediach, widać, że zmienia i coś robi, więc e, no super ryzyko, to do was decyzja należy. One inch, jakiś ktoś coś nie wie, one inch rozdaje nagrody, musi zalogować się na one incha, podać swój wallet i wtedy może będziecie mieć nagrodę. Jest to losowe, losowe nagrody. Tuż tradowali, nie mają tego. Ja tradyowałem, akurat dostałem, tam chyba 200 monet dostałem, ale kolega na przykład Michu, dostał 600 monet. Boom! Karma wraca, karma wraca. Mahadao i Umbrella Network. Pamiętacie naszą umbrelkę? Wchodzą właśnie w, Maha, w Mahadao. O, i Umbrella Network. Także Umbrella jest to Oracle, więc będzie ładnie tutaj suportowała ceny. Każdy projekt potrzebuje Oracle. Każdy projekt potrzebuje Oracle. Oracle daje właśnie data. Data. Uwaga na gdzie Dzisiaj udawałem to na Telegramie. Beziriks będzie tutaj właśnie na AWE, czyli będzie dawał e, zabezpieczenie długiem, prawdopodobnie. AWE, tak? Jeśli o to mi chodzi. Jeśli o to chodzi, Proposed pod Listing Token. E, tak, collateral Asset. Będzie można brać pożyczki używając tego. Także jak jest tylko pożyczka, to wtedy, wiecie, istnieje popyt na tę monetę, finansowy popyt na tą monetę. i tutaj mam tą wiadomość. Government won't allow corporates to keep replacing dollars with Bitcoin. Rząd w tej chwili stał się zakładnikiem swoich tutaj poczyniań i nie chce z jednej strony wejść w Bitcoina, z drugiej strony nie chce pójść w tego. W, znaczy chce iść w dolary, ale to już nie idzie. No i w tej chwili tak kończy się, właśnie, to nie wiem, wydaje mi się, że korporacje przejmą nasze życie, przejmą nasze życie. Coś mi się wydaje, że korporacyjny świat, tak jak nie wiem, był. Metal Gear Solid 4, żeby były PMC i różne, wiecie korporacje też najemnicy. I cały ten świat to będzie jeden wielki, po prostu, nie wiem, ee, cyberpunk. I były takie jeszcze inne gry, Metroid 2033, bodajże coś takiego, kiedyś na jeszcze na e, 486DX 2, bodajże. No nieważne, 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 i na 386 GUS. E, replacing Dollars, także boją się rządy, bo jeżeli państwa, Jeżeli korporacje obejmą, a mają zasięg, dużo ludzi mają, na przykład taki Facebook, albo coś, obejmą pieniądz, no to wtedy będzie ciekawie, bo to one będą mogły zająć się bankingiem, one będą rozdawały karty i to one będą w końcu rządzić. To będzie dla nas już game over, bo nie będziemy mogli nic wybierać. Będzie to po prostu nic, będzie zero. Cieka bardzo ciekawy, ktoś mi to podesłał, właśnie się pamiętam, Assembly Bill A416. E, mówi on o usuwaniu różnych przypadków e, kontaktów e, oraz nosicieli e, różnych e, communicable diseases, ok, czyli chorób e, nie wiem, niekomunikacyjnych, tylko jakby e, trans e, no rozprzestrzeniających się, e, nie wiem, właśnie ten wyraz communicable to taki no, można różno, różno tutaj e, zastosować. Którzy potencjalnie są niebezpieczni dla zdrowia. Pamiętacie te budynki, które stawiają o ten? E, w, tych, w Kanadzie, w Niemczech, teraz, te takie. E, po, dla mnie są to obozy koncentracyjne, e, co tam będą przetrzymać, przy, przy, Oni nazywają to hotele. <śled> Nie wiem, ale. Pakują nam holokaust, prosto kurde w gębę, nie wiem jak to dalej będzie, naprawdę ludzie, nie wiem jak to dalej będzie, ale coś mi się wydaje, że wkrótce będziemy mieć food shortage, bo nadchodzą różne sygnały z różnych, z różnych tutaj miejsc i coś mi się tutaj nie podoba za bardzo, Jeszcze tam przypadki właśnie tutaj z różnych takich insights, fabryk mam newsy o nadmiernej produkcji niektórych rzeczy, na przykład do, do sprzętu wojskowego. Coś tutaj nie, nie za bardzo, pamiętajcie, nie za bardzo. Zauważyłem też, że takie coś, że nas uczą cały czas w szkołach państwowych, wiecie, i to jest właśnie problem, że my, yy, wiedząc, że coś nadchodzi, nie chcemy tego zrobić, bo nie, nie, to się, to się nie wydarzy, nie wydarzy. Wydaje mi się, że trzeba przyjąć to wszystko, co oni mówią, jako dane i już się zabezpieczać. Czyli mówili, że będzie, że zboża będą eliminować yy, i wszystkie inne rzeczy. Grozi nam food shortage. Naprawdę. Może trzeba zacząć kupować takie żarcie. Potem na przykład mówią, że będą nas trzymać, trzeba będzie tego. Może trzeba oszczędności, właśnie, nie wiem, zacumować gdzieś indziej niż w niż, niż, niż banku, żeby mieć je po prostu. Potem mówią, że będą zabierać nam domy. Trzeba było tu obczaić, na jakiej zasadzie będą zabierać private property, że o co tu chodzi, jak to będzie i po prostu postępować. To mi się wydaje, że będzie against the herd, że całe, całe barany, wszystko będą szły tędy, a ty po prostu będziesz szła, i, czy, czy ty będziesz szedł. Naprzeciw. To jest bardzo ciężkie. Ja już przeżyłem taką drogę wiele razy i to jest bardzo ciężkie, ale jest najbardziej opłacalne. RIF. Uwaga na RIF. RIF, Finance, tutaj pojawił się taki e, red flag, że właśnie oni e, stworzyli więcej monet i tak, tak banowali ludzi, którzy o tym mówili. Tutaj potem SEO wyszedł tak politycznie, nic w ogóle się nie tłumacząc na temat tych większych monet i w ogóle. No takie red flagi. Nie wiem na ile to jest, ale e, każdy taki food jest dobry do uchwysania. Tego e, ceny. Dobry do uchwycenia tutaj ceny. Nie wiem jak e, RIF, RIF stoi. Zaraz zobaczymy sobie RIF. E, no, nie wiem czy to on tak akurat opadł, No troszeczkę ra, raptem, ale to raczej jest normalny opadek. Nie wiem. No nie zanosi. Na razie drużyna nadal pracuje. Nie wiem, ale miejcie pod uwagę. Tutaj przeczytajcie sobie to na Reddit, Tylko wystarczy wpisać e, Red Flags. Umbrella Staking, także Umbrella Announce Staking, czyli jeżeli jest staking i rekordy, to znaczy, że ludzie będą trzymać swoją umbrelę, nie będą je sprzedawać w zamian właśnie za staking na ich tam platformie i nagrody. To zabezpiecza token, czym samym zmniejsza jego jakby dostępność, czyli zwiększa cenę, bo nikt nie sprzedaje. Uważajcie na umbrella, tak jak mówię: Umbrella, Umbrella, Umbrella. Deutsche Bank, Deutsche Bank, Deutsche Bank usługi kryptowalutowej. Co wiem, co wiem, co wiem. Chcą wchodzić, właściwie co chcą? Muszą wchodzić, muszą wchodzić. Także gigant finansowy stanie się tak, jak mówiłem: banki będą oferowały krypto, tylko dopiero wtedy, jak już krypto pójdzie naprawdę do góry i wtedy Kowalski będzie kupował Bitcoina za 90 tysięcy, a Ethereum za 30 tysięcy. M. Bank ma awarię. Tymczasem w Polsce awaria, podwójny spending. Czemu nie? E, dziś po 20.00, chcąc zapłacić zakupy w sklepie, dostałem wiadomość o tym banku, że mam zasilić swoje konto, ponieważ nie mam żadnych środków. Konto puste, saldo ujemne. <mum> Się zesrało w banku. To już ponownie, tak? E, klientka banku, że transakcja z częstotliwości została policzona podwójnie. O, proszę bardzo, proszę bardzo. To już kiedyś było. Wiza kiedyś miała taki problem, że trzykrotność zabierała takich rzeczy. Ja akurat nic nie, nic nie. Nie robiłem, ale zamiast wybranej kwoty ściągnięto jest skądś prawie 2000. No pięknie. I widzicie bezpiecznie jak w banku. Jakbyście wy takie coś zrobili, od razu kary już byście lecieli, już byście byli pod wodą, ale bank co tam? To Jest to pewne jak w banku. Państwowa spółka przyjęła hotel 130 milionów za 5 gwiazdek. Pięknie, pięknie, pięknie. Pamiętajcie, te hotele mogą się zmienić w domy wypoczynkowe, może te zielone tutaj krzewy zostaną zastąpione drutem kolczastym. Kto wie, kto wie, kto wie, tak jak w krajach teraz w Anglii. Na przykład, także tak nam ograni ogran ograniczą, właśnie ograniczono, właśnie e, e, poruszanie się. 200 miliardów wyszło z banków, 10% powiązało na rynek mieszkań, dlatego ceny nie spadają. No, my wiemy trochę inaczej. Ceny spadały, natomiast idą bokiem, co spada metraż, 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 spada metraż, metraż, cały czas spada metraż, metraż, metraż. Non stop, non stop, non stop, non stop, non stop. Metraż, to jest yy, gdzieś tu były takie ceny pozostałe. Proszę bardzo, największym zainteresowaniem yy, cieszyły się mieszkania 2-3 pokojowe powierzchni 45-65 metrów, tak, 45-65 metrów. Więc yy, największym zainteresowaniem cieszyły się mieszkania o wartości netto pomiędzy 200 a 500 tysięcy. 200-500 tysięcy, więc nie wiem, za ile jest metr kwadratowy, ale tutaj jedna z użytkowniczek wyliczyła, że kupowali oni właśnie mieszkania 20-30 metrów. Nie, nie takie. 20-30 metrów tutaj, pewnie z średnie, średniej można dowiedzieć. 20-30 metrów. Więc, tak jak mówię, metr spada, a Wam mydlić, że wszystko jest zajebiście i kupujcie na dźwigni domy. Tak to będzie się działo. No i. Ostatnie. Likwidacja ofert, tak Jak już wiemy, kolejny rzut. Trzeba teraz jeszcze dobić tego, gdzieś tu przerzucić e, kasę. Trzeba, Polacy będą płacić. Nie będzie emerytur. Pamiętajcie, że jak nie zadbacie o swoje, w swoje finanse, nikt wachodnie nie zadba. Nikt. Po prostu nikt. Oglądajcie takie kanały. E, interesujcie się. Macie szybki start w tym, w zakładce, w playlisty. Już będziecie wiedzieć, co się o giełdzie. Już będziecie przynajmniej widzieć, jakie są wykresy czytane. No naprawdę jest mnóstwo różnych rozwiązań. Mnóstwo różnych rozwiązań. Pamiętajcie o tym, bo. Eee, nikt wam emerytur nie da. Emerytur nie będzie. Eee, państwowe te PPK, czy jak tam to zwał, to będzie kolejna e, ofer. Jeszcze tylko pozwólcie, żeby tam trochę kasy poszło, e, się wpłaciło. I będzie game over. Pamiętajcie, um, to wy jesteście pod swojej po prostu floty, i to wy musicie tego nauczyć. Państwowe szkoły uczą was tylko tym, żebyście byli naprawdę dobrymi niewolnikami. Niczym więcej. Jeżeli będziecie interesować się tym, o czym w państwowym szkole nie ma, czy na Państwowych studiach, czy w ogóle w Waszym życiu, czy w ogóle czym co mówicie, że o nie, to nie dla Was, od razu popełnicie największy krok do przodu w Waszym życiu. Niestety, jeżeli chcecie mieć flotę, to musicie obracać w środowisku, gdzie jest flota. Tym akcentem żegnam się z Wami i poczekajmy. Oddech giełda bierze. Pamiętajcie, let the trade come to you. Never chase it. Come on.